Siemano, witam was w kolejnym odcinku, witam was ponownie w Warszawie. Wróciliśmy ostatnio z Wrocka i bardzo nam się spodobało we Wrocławiu, dlatego powstał pomysł na to, żebyśmy raz w miesiącu wyjeżdżali gdzieś w Polskę do innego miasta i tutaj jest zadanie dla was, żebyście napisali, co ciekawego i gdzie możemy odwiedzać, a gdzie pojedziemy, to już wszystko zależy od was, a my was witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu nagrywamy odcinek z waszej ulubionej jak na razie miejscówki, czyli secret spotu. A wszyscy pytają się, gdzie jest secret spot? Secret spot jest tajny. Secret spot to taka miejscowość, wpiszcie sobie na Google Maps i znajdziecie, to jest tutaj. Fall like a vent again, no beginner. I keep it up like a nigga a winner. I got the ice like I made out of winter. Bro, keep it drumming, we ain't talking sinners. They breaking necks as soon as I enter. Stay making money like I'm a breadwinner. My shorty from overseas, yeah. I think I need me Rosetta. I fall like a vent again, no beginner. I keep it up like a nigga a winner. Jaki masz cel na dzisiaj? Mabuch. Jak widzicie, dzisiaj jest dzień nauki nowych triczków. Ja katuję nieszczęsnego Tobogdana i teraz uczę się one side'a. Na początku sobie puszczam lewą rękę, później łapię kierownicę i lewą nogę. Jeszcze to tak nie wychodzi do końca, tak jakbym chciał. Ale nic mi nie wkręciło. Dobra, no jednak trochę mi wkręciło. Ale jestem na drodze właśnie zrobienia pełnego one side'a. A Dominik próbuje tail whip'a. Chciałeś tu stać. Ale whip, chłopie! Ja wiem. O kurna. Nie wiem, boję się. Na początku sobie 1.8 zrobię. Żyję. Nagrałeś? Nagrałem. Ale łbem przydzwoniłem. Ja może stąd spróbuję, co z rozpędem na 3.6. Ja się boję tym rowerem bez hamulców, ale włączę sobie lampkę prędkości. O, ma moje plecy, o kur... A. Plecki poczujesz jutro. Lampka, no bo lampka była wyłączona, dlatego. Co chcesz? Policja! I just need love, someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. Oh, I just need love, someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. When my life is in a rut. When my life is in a rut. Co, Agricola? Dawno i nie było, trzeba sobie przypomnieć. Love, and I just turned 25. Thanking God every single day I'm alive. Cause this year a whole lot of people died. A whole lot of change happened. A whole lot of people cried. Yeah, and I just turned 25. I need to drink less and eliminate my pride. I need to kill stress. All these bitches I tried. Ładnie, ładnie żeś pokazał. O to chodziło? Dobrze, że wygładzony. Było gorzej, ale i tak było fajnie. Ale kiedy? Jak jeszcze nie było tego wygładzonego, tylko były wszędzie takie płyty. I tu taki hip jest niby, tak? No w sensie stamtąd się rozpędzasz, najeżdżasz na ty i skaczesz tak w bok. Mhm. Ogólnie to taki, powiem wam, że fajny spocik nad Wisłą, tylko że jak wiadomo Wisła nie pachnie ładnie. Ale klimacik, wakacje jest tutaj taki... nice. Widziałeś krank pedała? Krank pedała, no. Chłopie, bym ci w BMW przytrolił, to by było. Ja pierdzielę, krzyż na drogę.
Jak widzicie, jesteśmy teraz z Dominikiem, lecimy na Kopańsko, mamy jeszcze parę rzeczy na spocie i troszeczkę dzisiaj się pozmienia. Panie, co pan robi z moim drzewem? Wycinam, bo przeszkadza. Spokojnie, wszystko na prywatnej posesji, można ciąć. Co sądzisz? Do Doniczki niech przysadzi. Do dziury, dobrze! Jak widzicie, zamiast stolika, który tutaj powstawał w poprzednim odcinku, będzie treningówka i później będzie banda. A, no i zamiast małej takiej hopy najazdowej, powstaje step down, ale z gapem, który będzie właśnie mocno wciskał i będzie fajna prędkość na treningowe. 2 hours later. No, rzucaj! O! Dawaj, o, dobrze. Trzymaj to. Dobra, trzyma. Teraz zaczynamy budować nasz zjazd, który Kornel właśnie ustawia. Miejscówka się rozwija i jest coraz fajniej. Mi się coraz bardziej to podoba. Ale skrzypy! Jak widzicie, dwie główne już wspierające bale, kłody są zamontowane. Teraz wszystko została środkowa, albo dwie tutaj poboczne, żeby deski się nie uginały i będzie już gotowy zjazd. Właśnie wracam z budowlanego, ponieważ byłem po wkręty, żeby połączyć ze sobą belki na najazdówkę i jeszcze kupiłem plandekę, która nam się przyda, żeby właśnie schronić się przed deszczem, bo ostatnio dość dużo pada, żeby można było sobie tam po prostu wejść i posiedzieć, wychillować bombę, jak będzie padało. No, proszę, gratuluję! Dobra, zawijamy. Gratuluję. Pięknie. Dostajesz talon na balon.